Cześć krzykacze i wielbiciele Halloween. Mam dla was wyzwanie dotyczące horrorów. Powiem w dwóch zdaniach, o czym opowiada dany film lub serial, a wy będziecie musieli odgadnąć jego tytuł. A teraz złapcie swoje kałamarze i grymuary, aby zapisywać wyniki. Przyznajcie sobie jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź i plaskę w policzek, to znaczy brak punktu, za odpowiedź nieprawidłową. Zaczynamy! W tym filmie głównymi bohaterami są dzieci, którym towarzyszą cztery śpiewające popiersia podczas poszukiwań w mauzoleum. Co to za film? Wskazówka w tytule jest słowo nawiedzony. To produkcja Disneya, Nawiedzony dwór z 2003 roku. W Disneylandzie znajduje się też atrakcja związana z tym filmem, chociaż właściwie jest na odwrót, to film został zainspirowany atrakcją. Idźmy dalej. W tym filmie sąsiad głównego bohatera straszy dzieci ze swojego podwórka i zabiera ich zabawki. Co to za film? To animacja z 2006 roku pod tytułem Straszny Dom. Jeden ze scenarzystów otrzymał list od fana, który pisał, że ten film wywołuje koszmary. Cóż, trzeba obejrzeć i samemu się przekonać. W tej produkcji główna bohaterka podróżuje do świata, gdzie wszystkie stworzenia mają guziki zamiast oczu. O jakim filmie mowa? To animacja poklatkowa Koralina i Tajemnicze Drzwi z 2009 roku, oparta na książce Neila Gaimana pod tym samym tytułem. Jeśli jeszcze nie oglądałeś tego filmu, mam dla ciebie radę. Nie daj się zwieść, że to animacja. Zastanów się dwa razy przed rozpoczęciem seansu, jeśli obok są dzieci. Ciarki na plecach gwarantowane. W tym filmie zombie zakochuje się w dziewczynie i robi wszystko, żeby ją chronić. Wiesz, co to za film? Mowa o Wiecznie Żywym z 2013 roku, który został oparty na książce pod tym samym tytułem. Jest to nie tylko horror, ale też komedia romantyczna, więc możesz obejrzeć ją na przykład w walentynki. Zaspokoi potrzeby partnerów o różnych gustach filmowych. W tym filmie David Bowie kradnie dziecko. Kojarzysz? Chodzi o Labirynt z 1986 roku. To starszy film, więc możesz go nie znać, ale występuje w nim David Bowie i śpiewa z kukiełkami, więc warto sobie włączyć w długi, jesienno-zimowy wieczór. Następna produkcja to nie film, a miniserial. Jedna z postaci nosi na głowie dzbanek i ma żabę. Jaki nosi tytuł? Po drugiej stronie muru to 10-odcinkowy animowany serial z 2014 roku, który szybko podbił serca fanów na całym świecie. W tym filmie antagonistą jest bioegzorcysta, a tytuł obejmuje dwa słowa: owada i napój. Wiesz, co to za dzieło? To Sok z Żuka Tima Bartona z 1988 roku. Świetna wiadomość dla fanów. W tym roku ogłoszono, że powstanie sequel. Ten film opowiada o wampirze, który wraca do domu swoich przodków po ponad 200-letniej niewoli tylko po to, aby odkryć, że jego dysfunkcjonalni potomkowie potrzebują pomocy. Co to za film? To kolejne dzieło rozmiłowanego w gotyku reżysera Tima Bartona. Nazywa się Mroczne Cienie i opiera się na telewizyjnej operze bydlanej pod tym samym tytułem. W tym filmie chłopiec musi pokonać 300-letnią klątwę czarownicy, aby uratować swoje miasto, chociaż wszyscy myślą, że stracił rozum. Wiesz, o jakiej produkcji mowa? To animacja poklatkowa z 2012 roku pod tytułem Paranorman, która została wyprodukowana przez firmę odpowiadającą również za powstanie Koraliny. W tym filmie chłopiec zostaje przemieniony w mysz przez liderkę Sabatu Czarownic. Kojarzysz?
Wiedźmy. Film oparty na powieści Roalda Dahla. W rzeczywistości ma dwie wersje. Pierwszą z roku 1990 i drugą z roku 2020. Jestem dziś bardzo hojny, więc możesz przyznać sobie dodatkowy punkt, jeśli o tym wiedziałeś. W tym filmie chłopiec musi każdej nocy opowiadać czarownicy straszne historie, aby przetrwać. Znasz go? Ten film z 2021 nosi tytuł Straszne historie. W tej produkcji potwory, które są tak naprawdę postaciami z książek, ożywają, a autor musi je powstrzymać z pomocą kilku nastolatków, zanim zniszczą miasto. Wiesz, co to za film? To Gęsia skórka z 2015 roku, oparta na serii książek pod tym samym tytułem, autorstwa Roberta Lawrence'a Steina. Dotarłeś do 13 pytania. Czas podkręcić nieco poziom strachu. W tym filmie grupa opiekunów próbuje na nowo otworzyć porzucony obóz letni o strasznej przeszłości. Jaki to film? No dalej, na pewno go znasz. To oczywiście klasyk, Piątek 13 z roku 1980, a wiedziałeś, że film ten otwiera całą serię składającą się z 12 części? W tym dziele młoda, ciężarna dziewczyna ma dziwnych sąsiadów, którzy według niej mają niecne zamiary wobec jej dziecka. Wiesz, o czym mowa? Znasz horrory psychologiczne? To Dziecko Rosemary z 1968 roku. Producent tego filmu jest uważany za przeklętego ze względu na tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas realizacji. W tym filmie, po usłyszeniu niefortunnych wieści, kobieta i jej rodzina zaczynają odkrywać straszne sekrety o swoich przodkach. Za mało konkretów? Na pewno wiesz, co to za film, jeśli jesteś fanem horrorów. To Dziedzictwo z 2018 roku. A tak przy okazji, czy wiesz, że reżyser reklamował ten film jako dramat rodzinny? To się nazywają umiejętności marketingowe. Myślisz, że w życiu trzeba ciężko pracować i mocno balować, czy raczej ciężko pracować i w ogóle nie balować? Jeśli wolisz drugą odpowiedź, antagonista kolejnego filmu czuje podobnie. Film, w którym pojawia się fraza nudzą Jacka takie sprawy, ciągła praca, brak zabawy. To Lśnienie Stanleya Kubricka, film oparty na powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Gdybyś był bohaterem tego filmu, musiałbyś zachować kompletną ciszę, żeby przeżyć. Wiesz, co to za tytuł? To postapokaliptyczny film Ciche Miejsce z 2018 roku. Jego druga część wyszła w 2021. W tym filmie grupa przegrywów musi zniszczyć zmieniającego kształt potwora z kanałów. Co to za film? Chodzi o To, 2017. Podobnie jak Lśnienie, jest to jedna z adaptacji powieści Stephena Kinga. A oto kolejny miniserial. Opowiada o piątce rodzeństwa, które wychowało się w strasznym domu. Wiesz, o jaki serial chodzi? Ta 10-odcinkowa produkcja to Nawiedzony dom na wzgórzu, która stanowi pierwszą część antologii. Może zakończymy nieco mniej strasznie, abyś mógł zasnąć dziś w nocy. W ostatnim filmie pojawia się ogromna roślina, która śpiewa, dając znać, że chce być nakarmiona. Co to za film? To Sklepik z horrorami z 86, adaptacja musicalu broadwayowskiego, który z kolei był inspirowany filmem z roku 1960. No dobrze, zobaczmy, jak ci poszło. Jeśli zdobyłeś od 0 do 5 cukierków, jesteś duchem, bo nikt nie widzi cię nigdy w okolicy kina. Jeśli zgromadziłeś od 6 do 10 cukierków, jesteś zombie, ponieważ powoli nadrabiasz filmowe zaległości. Jeśli zebrałeś od 11 do 15 cukierków, jesteś wilkołakiem, ponieważ raz na jakiś czas z powodu pełni przegapisz jakiś film. Jeśli zdobyłeś od 16 do 21 cukierków, uwzględniając punkt dodatkowy, jesteś wampirem wysysającym energię z każdego filmu.